Cześć wszystkim. Dzisiaj powiemy sobie o nieco innej tematyce, czyli to, co się dzieje z węglem u nas w kraju i jak go kupić na stronie Tauron. Takie drobne wskazówki ode mnie. Mi się jakoś cudem udało, więc też chciałbym się z Wami podzielić tą informacją. Niestety dożyliśmy czasu, gdzie cieszymy się, jak uda nam się kupić węgiel, jak on przyjdzie. No takie są realia. Próbowałem też na stronie PGG, ale tam to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. To, co możecie tutaj zobaczyć, czyli węgiel z Taurona, zajęło mi to grubo 2 miesiące próbowania, klikania, aż się w końcu udało. Fajnie opakowany jest po 20 kg, jeżeli chodzi o jakość, no to na razie grzejemy ciepłą wodę. Jest on suchy, nie pyli się. Co więcej, fajnie też zabezpieczony, bo jest owinięty streczem dookoła. Dodatkowo jeszcze tutaj, akurat nie wiem czy zobaczycie, jest też taka powłoka, więc ta wilgoć jakby pada, deszcz się nie dostanie, więc może śmiało stać na zewnątrz. Ci, co palą ekogroszkiem, węglem, doskonale wiedzą, co się wyrabia u nas w kraju. Jest to jakiś dramat, nieporozumienie. Na składach tony węgla wychodzą ponad 3000. Można je kupić troszkę taniej na stronach PGG, Polskiej Grupy Górniczej lub na stronie Tauron, lecz wtedy trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. Jak się komuś uda, to proponuję grać też w totolotka. Ja próbowałem od jakichś 2-3 miesięcy na stronie PGG. Moim sukcesem było dojście do kasy i wyrzucenie z powodu błędu. Dodatkowo To tylko raz mi się to zdarzyło. Dodatkowo kilkakrotnie próbowałem zakup. Niestety nieudolnie. Kończyło się na tym, że było to tylko wrzucone do koszyka i nic dalej z tym nie można było zrobić. W stronie Tauron udało mi się zakupić 2 palety jako groszku. Moje wskazówki są przede wszystkim takie, że przede wszystkim logujemy się około godziny 15 na stronę 16, wybija punkt godzina 17, wrzucamy towar do koszyka i dalej krokami, dalej zamów, postępujemy intuicyjnie do przodu. Bardzo szybki internet musimy mieć oraz warto też wcześniej sobie w ustawieniach wypisać wszystkie dane, aby później sobie tym głowy nie zaprzątać. Zawsze, uwierzcie mi, kończyło u mnie się na ostatnim kroku: złóż zamówienie i komunikat. Niestety stan palet jest zerowy. Niestety Tauron czyści koszyki, więc z kolejny raz musimy zaczynać od początku. Ale jak zaczniecie punkt 17 i będziecie mieli szybki internet i szybki refleks, no to są duże szanse, że Wam się po prostu uda kupić. Nie ma jakichś magicznych sposobów na zakup tego węgla. Po prostu, przynajmniej ja o nich nie wiem. Przy dużo cierpliwości klikamy, nie poddajemy się. No i próbujemy, tak? No mi się udało, tak jak widzicie, już 1,5 tony jest w garażu. No i trzeba próbować, wobec tego ani rusz. Mam nadzieję, że troszkę Wam nadałem chociaż otuchy, że da się kupić. No i trzymam też za Was kciuki. Także do następnego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!